Dzisiaj jest sobota, słuchajcie. Wczoraj byłam w ogrodniczym i kupiłam kilka rzeczy. Keramzyt. Tak to chyba się mówi. Właśnie takie kuleczki, które trzymają wodę. I mam jeszcze doniczki właśnie na poddaszu, więc będę musiała wejść i przynieść więcej doniczek. I kupiłam, słuchajcie, dalie. Blue Boy. Niebieskie. Więc będę też je sadzić. No, a dzisiaj właśnie rodzice do nas przyjeżdżają. O tak, słuchajcie, wyglądają sadzonki. Powiem wam, że już nie chowam ich do domu. I pelargonie nawet ładnie sobie dają radę, więc mam nadzieję, że nic im nie będzie. A Daniu, chowamy się do domu. A tutaj tulipanek schodzi. Chodź, idziemy do domku, bo jest zimno. Właśnie, szkoda. Szkoda, że nie jest ciepło. Kurczę, byśmy spędzali cały dzień na dworze. Lipa straszna. Dzisiaj będę robić ciasto. Babkę majonezową. O, kupiłam jeszcze komposter do kompostownika i też dzisiaj rozsypałam, bo tak jak wspomniałam, mamy pełny kompostownik, już nic się prawie nie mieści. Zrobimy herbatkę, zjem sobie chrupkę. Idź. Będziemy robić dzisiaj ciastko, co? Jajko. Tak, ale poczekamy na babcię, aż przyjedzie i przywiezie nam jajka. Jajka. Jajka, no? Koko. Koko, tak, jajka są od koko. Jajka. Dajesz. Tak. Jajka. Zobaczcie, jak ładnie szczypior wypuścił z cebuli. A tutaj ten szczypior już zjadamy. Nie wiem, czy mi się to zmieści. Spróbuj. A ja nie piję alkoholu. Dajmy dalej. Czy zrobić słodsze, czy mniej słodsze? Daj jeszcze raz trochę. Ale dobra. Jeszcze trochę? Nie no, słodsze zrobię, robię słodkie. Słodsze? No już więcej nie. Widzę słodkie. Ale dobra. Dobra, ja już mam. To już mi się zaczyna odrobinę łuszczeć, więc ten etap stróbków powoli się zaczyna. Ale nie wygląda to jakoś źle i chyba... No, będzie wtedy jaśniej. Ale tak, w razie czego idę jeszcze na korektę w kwietniu. Na wypadek, gdyby, nie wiem, jakiś stróbek odpadł mi razem z pigmentem, to wtedy można jeszcze co nieco uzupełnić. No, ale zaczyna się łuszczyć. Słuchajcie, pomyślałam, że zrobimy sobie wspólnie demakijaż, dlatego że dawno czegoś takiego nie było. No i mam też tutaj kilka nowości, które chciałabym przetestować i muszę też zrobić taki demakijaż, żeby nie pocierać w ogóle brwi, więc będę musiała to tak okrężnie zrobić i dokładnie, precyzyjnie, żeby w ogóle nie tknąć kosmetykami właśnie moich brwi, no bo nie mogę ich pocierać. W ogóle czuję, że już powoli zaczynają się robić stróbki. Tutaj widzę, że zaczyna mi się też skóra łuszczyć. W ogóle jakaś taka sucha jest ta skóra naokoło, muszę przyznać. Więc żeby zmyć makijaż naokoło, użyję sobie wacika.
i płynu micelarnego. Płyn micelarny. I płynu micelarnego, tutaj mam, słuchajcie, markę Alba. To jest płyn, który dostałam w paczce od Mint i nawet jeszcze jej nie używałam. To jest galeniczna woda micelarna, 200 ml, więc sprawdzimy. Ona jest dosyć droga, bo kosztuje 130 zł, więc sprawdzimy, czy jest dobra. Więc mam taką, taki płyn, a w razie czego mam jeszcze płyn z Taupy. Mikrobiom, płyn micelarny do mycia twarzy i oczu, więc jak jeden nie podziała, to ewentualnie drugi zobaczymy. A tutaj buteleczka mi się podoba, aczkolwiek jest plastikowa, więc spróbujmy. Wymieszam sobie ten płyn. Oprócz tego mam tutaj, słuchajcie, peeling enzymatyczny do twarzy marki Violi, multikwasowy. I nałożę sobie, ale tutaj tylko na dolną część twarzy, tutaj na czoło już tego nie będę nakładać, ale jestem bardzo ciekawa tego produktu i chcę go wypróbować. Więc sprawdzimy sobie. To wygląda tak. Tutaj mam jeszcze zestaw też z Violi, roślinna dermokosmetyczna kuracja. I tutaj mam trzy sera, jeden ma być nawilżający. Drugi ma być redukujący przybarwienia i zwężający pory, a trzeci ma być natychmiastowo liftingujący. I to jest taka zasada, że można łączyć ze sobą produkty i stosować z fokusem na obszary twarzy, szyi, dekoltu dotknięte zmianami i niedoskonałościami. Czyli na przykład jakbym chciała zastosować serum liftingujący, to mogę użyć na przykład na brodę, szyję, nawilżający na przykład na policzki, czyli tam ten obszar, gdzie jest u mnie najbardziej suchy, redukujący przebarwienia i tutaj też mamy witaminę C, czyli nałożyć tam, gdzie na przykład mam jakieś przebarwienia. Najczęściej robią się tutaj u mnie na policzkach, na skroniach, na wysokości rozświetlacza i też na czole najczęściej się pojawiają przebarwienia. Dobra, więc sprawdzimy to, bo też jestem ciekawa, jak to będzie się zachowywało. Zacznijmy najpierw może od tego płynu micelarnego. Zobaczymy, czy uda mi się zmyć. Dobra, zmyję sobie od razu makijaż oczu. Nawet schodzi ten podkład. Nie muszę jakoś specjalnie mocno tutaj pocierać, ale skórę mam suchą wokół tych brwi. Jedno co odczuwam, to na pewno skóra jest sucha po jego użyciu. No ale to jest płyn bez olejkowej formuły. A przy takich olejkowych jednak ta faza tłusta jednak na skórze zostaje i czuć komfort. A tutaj tego nie ma. Dobra, i teraz przejdę do balsamu Melt Away z Razibo. Rozmaruję na twarzy i później umyję twarz jakąś pianką, żeby skórę dobrze oczyścić. I w ogóle ten balsam bardzo ładnie pachnie. Teraz, żeby umyć buzię i dogłębnie ją oczyścić, użyję pianki z Natura Siberica, 99% składu naturalnego. I ona jest bardzo delikatna. Ona właściwie jest przeznaczona do makijażu oczu, ale ja używam jej na całą twarz. I teraz mam ochotę nałożyć właśnie ten peeling enzymatyczny i zakładam, że tutaj trzeba go trzymać bardzo krótko, 3-5 minut. Nałóż cienką warstwę produktu i tylko tyle. To wygląda tak. Ale to jest ciemnozielona taka oliwkowa pasta. No dobra. Czuć, że jest taka roślinna, bo zapach jest mocno ziołowy i czuć już delikatne pieczenie. Czekam chwilę. Nie spodziewałam się, że to będzie taka pasta. Swoją drogą bardzo lubię ten peeling enzymatyczny z Fenome i tutaj jest taka konsystencja bardzo lekka i żelowa, więc byłam właśnie do takiej przyzwyczajona. A to jest coś innego. Dobra, przy użyciu takiej gąbeczki zmywam, bo tak będzie mi wygodniej, a czuję, że słuchajcie, ten peeling zastygł jak glinka na skórze, więc zmywam taką gąbką.
No i czuję, że skóra jest ładnie oczyszczona, a jednocześnie nie jest podrażniona. Na pewno nie wystąpiło u mnie uczulenie, więc to mnie cieszy. Buzia jest gładka, fajnie. W ogóle jak taka pasta i maska na twarzy zastyga, to jest ten moment, kiedy powoli trzeba tę maskę zmywać, bo inaczej może właśnie tę skórę podrażnić, szczególnie jeśli ktoś ma bardzo wrażliwą skórę. Podoba mi się. Fajna ta maska, muszę przyznać. Dobra, teraz spryskam twarz takim tonikiem hydrolatem eukaliptusowym. No i spróbuję teraz nałożyć to serum i myślę, na co się zdecyduję. Może użyję to serum nawilżające i liftingujące. Dobra, i ty fajna konsystencja. Leciutko żelowa. I teraz to liftingujące nałożę sobie tutaj na brodę i szyję. Ale ta jest chyba bardziej już taki perfumowany, bo ten zapach jest już taki kwiatowy, mocno wyczuwalny. No i dobra, czuję, że to mi nie wystarczy, więc muszę nałożyć krem. I mam tutaj nowość, krem od Eveline, którego jeszcze nie używałam, kokosowy. Mocno odżywczy. Będzie za dużo. Takiego. No i to właściwie będzie moja pielęgnacja na noc. Jeśli będę czuła, że w dalszym ciągu moja skóra jest sucha, no to mam jeszcze kosmetyki u siebie na szafce przy łóżku i często właściwie z nich korzystam. Okej, ta formuła bardzo ładnie się wchłania i mam wrażenie, że nawet delikatnie zostawia takie matowe wykończenie. To jest akurat wykończenie, za którym nie przypadam, jeśli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji. Dla mnie skóra jest matowa. Więc nawilża ten krem, ale to nie jest taka formuła, która by mnie w 100% satysfakcjonowała, więc czuję, zdecydowanie czuję, że będę musiała nałożyć coś więcej, bo to nie jest krem dla mnie. Hej, mamy kolejny dzień i jestem akurat w trakcie wykonywania makijażu. Tak patrzę, bo czasami mnie prześwietla, a czasami nie. I czytam sobie też Wasze komentarze pod jednym z ostatnich filmów, bo kilka tutaj takich ciekawych się pojawiło. Między innymi też odnośnie brwi. Właśnie w tym momencie, słuchajcie, moje brwi dosyć mocno zaczynają się łuszczyć. Trochę mnie swędzą i mam ochotę je wydrapać. Ale nie mogę tego robić i dzisiaj nawilżyłam je kremem Bepanthen i no troszkę się nawilżyły, są bardziej mokre, ale nie ruszam ich, nie staram się ich w ogóle nie dotykać. W kwietniu idę na korektę, w ogóle widzę, że tutaj powoli zaczynają mi się robić ubytki, więc szkoda bardzo. Więc tak, na korekcie będą właśnie ubytki, korekta jest po to, żeby ewentualnie wypełnić jakieś przestrzenie, jakieś kropki, luki, bo czasami właśnie jak skóra się łuszczy, to może ta skóra, strupek może odpaść razem z pigmentem i to się zdarza akurat bardzo często, przynajmniej tak to mi tłumaczono. No i właśnie u mnie coś takiego zaczyna się powoli dziać. Szkoda, bo jest to dopiero początek, więc pewnie następnym razem poproszę, żeby były nie wiem, ciemniejsze, albo żeby mocniej zrobić, nie wiem. W każdym razie, jeśli chodzi o samoopalacz, w ogóle wczoraj też na świeżo nałożyłam na siebie samoopalacz. Jest to Saint-Tropez i to jest, słuchajcie, mój ulubiony. Niestety śmierdzi, trzeba się umyć tak trzykrotnie. Dzisiaj nawet w ogóle wzięłam kąpiel, bo kąpiel powoduje, że ten smród i zapach łatwiej i szybciej schodzi z ciała. Więc tak, ten samoopalacz na ciało, Saint-Tropez, Watermelon i jest bardzo wydajny. Aplikuję go za pomocą rękawicy. Tutaj mam taką grubą rękawicę i ona mi się nie niszczy. Piorę ją normalnie w pralce. Mam już też ją od dłuższego czasu. Właściwie to wygląda jak nowa, niezniszczona, więc bardzo dobra rękawica, Body Tones. Natomiast jeśli chodzi o twarz, to używam na ten moment dwóch różnych produktów. Po pierwsze jest to tonik Rezibo, samoopalający, więc tego najpierw używam, a później dodatkowo jeszcze używam kremu na twarz. I to jest Hello Beauty,
Lula Love, natomiast ten krem już mi się kończy, zobaczcie, mam na dnie, bo regularnie go używam bezpośrednio przed nałożeniem makijażu i dzisiaj najpierw tonik, a później ten krem i pod oczy jeszcze nałożyłam krem z Rezibo w niewielkiej ilości, żeby tę okolicę pod okiem rozświetlić i to tyle, po prostu przeszłam do aplikacji podkładu z Zoeva, więc to są moje ulubione produkty do twarzy. Nie nakładam tego na twarz, dlatego że po pierwsze to jest zbyt ciemne, żeby na twarz nałożyć, zbyt intensywne i może też zapychać, więc tego nie robimy. Używamy takich lżejszych produktów, które raczej nie zapychają i dają delikatny efekt. Na twarzy szybciej mi to schodzi, szybciej schodzą te produkty, ale opaleniznę podkręcam sobie po prostu ciemniejszym podkładem i próbuję to dopasować do reszty ciała, szyi i dekoltu. A propos jeszcze tego samoopalacza balsamu, ja powiem Wam, że na następny raz kupię sobie balsam z Mokosz brązujący do twarzy, dlatego że w ogóle producentem tej marki jest właśnie Mokosz. I właściwie to jest ten sam produkt, bo ten z Mokosz też miałam. Identycznie pachnie, ma identyczny kolor, konsystencję i wszystko, więc wydaje mi się, że w ogóle Mokosz ma większą pojemność. Więc na następny raz kupię sobie Mokosz, ale to jest, słuchajcie, identyczne. I w ogóle, jeśli chciałobyście kupić sobie jeden produkt, a niekoniecznie te dwa, no to zdecydowanie balsam, bo balsam daje lepsze efekty aniżeli ten tonik. Tonik jest po prostu bardzo delikatny. Tutaj, słuchajcie, mam nowości do paznokci, które w ogóle kupiłam sobie na wiosnę, bo teraz na paznokciach mam coś nowego i to jest French Pink Medium marki Neonail. Przez ostatnie miesiące zeszłego roku bardzo często na paznokciach miałam kolor czerwony, Seductive Red, i to był właśnie z Neonail, z ich chyba najnowszej kolekcji tamtego roku, na koniec roku. I właściwie powiem Wam, że byłam zaskoczona jakością tego lakieru hybrydowego, dlatego że wystarczyło jedno pociągnięcie, żeby uzyskać pełne krycie. Przy właściwie cienkiej warstwie, więc ja w ogóle nie nakładałam dwóch warstw, trzech warstw, tylko zawsze leciałam z jedną warstwą na paznokciach, przy czym bardzo mocno oszczędzałam czas właśnie, jeśli chodzi o nakładanie lakierów na paznokcie. I ta jakość tak bardzo mi się spodobała, że ostatnim razem jak byłam na Malcie, to wstąpiłam właśnie do salonu Neonail i kupiłam sobie dwa kolorki na wiosnę i właśnie ten pierwszy to jest French. W ogóle jak zobaczyłam paletę kolorów, to od razu mi się ten kolor spodobał, pink medium, przepiękny kolorek, on jest lekko przezroczysty, więc kupiłam sobie też bazę, która jest budująca, którą można przedłużyć paznokieć, tak mówią, o 2 mm. Ona jest dużo gęstsza, bardzo ładnie się poziomuje i faktycznie sprawia, że te paznokcie są twardsze, więc pod spód w ogóle nie musiałam kłaść tej bazy żelu budującego z IBD, marki IBD. I wzięłam sobie po prostu ten budujący w kolorze pod właśnie French'a. Dzięki temu właśnie uzyskuję taki mocniejszy pigment jakby na paznokciu, ale to... Ale ten kolorek French jest właśnie taki delikatny, przezroczysty, taki subtelny, kobiecy, dla mnie właśnie idealny na wiosnę. To jest ta baza z kolorkiem i to jest Creamy Splash. Tak się nazywa. W każdym razie też nazwę Wam wypiszę na dole pod filmem. I wzięłam sobie kolejny kolor czerwony, który ma tony malinowe. I dziewczyna mi powiedziała, że to jest ich bestseller, że ten kolor czerwony ostatnio fantastycznie się sprzedaje. I powiem Wam, że właśnie bardzo mocno przykuł moją uwagę. Niesamowicie mi się spodobał i to wygląda tak. Piękny kolor, więc jak będę zmieniać te paznokcie, to sobie pomaluję właśnie na ten. A to jest Love at First Sight. Piękny kolor. Tak wygląda buteleczka. I wzięłam sobie też bazę Top Shine Bright Neonail i też daje właśnie piękny połysk na paznokciach. Naprawdę tymi hybrydami jestem bardzo miło zaskoczona. Super jakość i świetnie się tymi lakierami pracuje. Tak jak mówię, wystarczy jedna warstwa, jedno pociągnięcie. Ja jestem bardzo zadowolona. Właśnie, słuchajcie, robię sobie kawę i chyba Wam jeszcze o niej nie mówiłam. To jest Lavazza Quality Oro. Przepyszna, naprawdę bardzo dobra kawa, fantastycznie się zaparza, ma bardzo dobry smak. A może chyba mówiłam, że jest na tyle dobra, że właściwie można ją pić bez mleka, nie trzeba absolutnie, bo jest dobra w smaku.
Ale chyba możliwe, że mówiłam. I tutaj, słuchajcie, czekoladki, te jajeczka z Biedronki przepyszne są. I te są w cynamonie i też dobre. Bardzo mi smakują, więc do kawy jak znalazł. A, i jeszcze muszę sobie wyciągnąć te baci. Też bardzo dobre, ale są mocno czekoladowe, bardzo słodkie. Do tego stopnia, że naprawdę można się zasłodzić i jedna czekoladka mi wystarczy. Dzisiaj tak myślę, pójdę w ogród. Nie jest jakoś ciepło, nawet słońca dzisiaj nie ma, ale muszę pograbić moją rabatę, bo jest tam bardzo dużo liści, jest strasznie dużo liści. W ogóle kupiliśmy ten sprzęt, słuchajcie, tą dmuchawę do liści i to jest cudeńko. Tak nieodzowna pomoc w ogrodzie, że szok, to naprawdę działa. I to, na czym nam najbardziej zależało, to to, żeby wyczyścić właśnie kamyczek w naszych ścieżkach i też tutaj w tych rabatach traw z igliwia, bo tego nie da się wyczyścić ręką. To jest po prostu robota, która nie ma końca. No i wyczyścić też ten kamyczek z liści brzóz, bo tych liści na naszym ogrodzie jest bardzo dużo, więc ta dmuchawa naprawdę daje radę i no... Jestem przeszczęśliwa, że udało nam się kupić. Ma całkiem niezłą moc i ma w ogóle też taką funkcję rozdrabniania właśnie tych liści i igliwia, więc wszystko jest przesiekane i możemy wrzucić to do kompostownika, więc mąż akurat wybierał, więc nie wiedziałam, jakie to ma funkcje, ale super sprawa. A, jak będę miała okazję, to Wam to zaprezentuję, bo na pewno jeszcze nie raz będziemy sprzątać w ogrodzie. Tak, jak na pewno zrobi się cieplej, jak nam właśnie wyrównają tą ziemię, zrobią nam ogród, to też na pewno weźmiemy się za porządki. Wtedy Wam to wszystko zaprezentuję. Jest super. Ktoś przyjechał? Mi się wydaje. O, pani od poczty. Dobra. Idę zaraz w ogród. Mam już rękawiczki. Idę przegrabić liście, a po drugie zerknę pod agrowłókninę, zobaczę, czy w ogóle coś już mi tam wyrosło. W co wątpię, ale jakaś może nadzieja jest. Ile jest stopni? 6. 6 Dobra, jest bałagan, nieważne. Słuchajcie, chwilowa przerwa od ogrodu, ale zaraz idę jeszcze raz i nagram Wam, jak wygląda ta rabata. Teraz jak właśnie pozbierałam te wszystkie liście, pograbiłam, to widać, jak ładnie rosną właśnie tulipany i czosnki. Ozdobne też się pojawiły, ale nie wszystkie, chociaż dużo ich tam wysiałam, zasadziłam. Tylko wiecie co? Wiecie, na czym polega problem? Trochę jestem podłamana, bo
podwójną robotę sobie robię. Otóż, jak przyjdzie ta ekipa, no to będą musieli wyrównać cały ogród i całą działkę. No i wypadałoby, żeby również wyrównali tą ziemię tam, gdzie jest rabata, dlatego że też nie jest równo. A jak już płacimy za całość, a płacimy niemało, no to wypadałoby, żeby zrobili to od początku dobrze, żeby to było od początku dobrze i profesjonalnie zrobione, więc nie mogę zrobić tak, że tam ich nie wpuszczę i nie możecie tam nic zrobić, bo sobie powysiełam i wsadziłam sobie kwiatki, więc zrobię tak, że będę musiała wszystko wykopać. Wsadzę sobie do doniczek, jak oni skończą, a skończą w kwietniu, w połowie kwietnia, miejmy nadzieję, że to jest taki najpóźniejszy termin, to wtedy to wsadzę wszystko z powrotem. Więc no nie tak to sobie wyobrażałam, trochę lipa, ale no nie mam innego wyjścia i będę musiała tak zrobić. Wiem, że z cebulowymi czasami tak się robi, że się je właśnie przesadza z jednego miejsca w drugie i z tymi cebulowymi nie będzie problemu, ale nie wiem właśnie jak z resztą. Jak z azalią, jak z tymi wieczornikami, bluszcze zostawię, klematisy zostawię, bo to są i tak pnące przy drzewach są posadzone, więc po prostu dam im znać i porobię oznaczenia, żeby w ogóle widzieli te rośliny. Ale no trochę lipa, no nic, ale tak to jest, jak człowiek chce, szybko, szybko, nie? Będę zamawiać sadzonki z fajnej strony, z roślinkami. Nie wiem, jaka jest wasza ulubiona strona, albo pewnie macie też kilka. Natomiast rok temu właśnie zamawiałam azalię ze strony Albamar. I w ogóle oni mają taką fajną funkcję, że można sobie zaserduszkować, zrobić taką moją listę życzeń roślin. I zaraz wam pokażę, jak moja lista wygląda. Mam 25 roślin i mam taką wizję, że na przykład tutaj w tym drugim narożniku, gdzie będzie kompostownik, chciałabym rośliny, które by zasłoniły ten kompostownik. Więc tam jest też trochę cienia, w zasadzie jest taki półcień i myślę, że tam idealnie będą pasowały hortensje. I bo tak, dużo właśnie mi pisałyście, że może hortensje, bo hortensje są piękne i tak, mam całe miejsce, w zasadzie mam bardzo dużo miejsca dla hortensji, ale w zupełnie jakby innej części ogrodu, której wam jeszcze nie pokazywałam i o której wam też jeszcze nie opowiadałam, a będzie bardzo fajna, ciekawa, jak będziemy ją robić, to jak będziemy tam robić, bo to będzie właściwie taka podwyższona jakby grządka wzdłuż całego płotu, więc jak będziemy w trakcie realizacji tego, to też wam to wszystko na pewno pokażę. Ale myślę, że tutaj w tym narożniku, gdzie będzie kompostownik, fajnie będzie wyglądała taka różowa hortensja, a pod tym limonkowa żurawka. I ta żurawka limonkowa, citronel ona się nazywa, jest taka jasno-zielona, trochę jasno-żółta, no limonkowa, przepiękna. Myślę, że jak będzie na nią świeciło słońce, to będzie to wyglądało genialnie. Oprócz tego taka hortensja ogrodowa o nazwie Love, jasno-różowe kwiatki. Później jeszcze tak niżej, tak myślę, żeby zrobić właśnie takie trawy, piórkówka japońska, natomiast ona ma takie też lekko różowe, pudrowe kwiatostany. Wygląda to przepięknie, bo widziałam to na żywo w sklepie ogrodniczym. No a pod spodem właśnie na samym dole właśnie ta żurawka citronel i ten jasny róż z tym limonkowym, to będzie tak pięknie wyglądało, tak romantycznie, bardzo mi się to podoba, więc wizja jest. Nie wiem, czy faktycznie to później będzie wyglądało tak, jak to sobie wyobrażam w głowie. No ale zobaczymy. W ogóle dajcie mi znać, czy te hortensje różowe faktycznie mają taki kolor, czy trzeba im dawać jakiś nawóz, żeby one utrzymywały taki ładny kolor, czy lepiej jest uprawiać właśnie białe hortensje. O, jeszcze słuchajcie, zamówiłam sobie nasiona jeżówki, takiej różowo-limonkowej. Bardzo ładnie to wygląda. Przepiękna jest ta jeżówka, więc tak, sobie nasiona zamówiłam i czekam, aż do mnie dotrą. I jeszcze tutaj taka funkia też jest taka limonkowa. August Moon Hosta. W ogóle wam pokażę od samego początku. Tutaj mamy kocimiętkę. Tu jest brunera. Funkia. Tu też jest brunera. Piórkówka, żurawka. Tutaj jest bodziszek rozan, który kwitnie ponoć bardzo długo. Kocimiętka fasena, floks kanadyjski, szałwia, perowskia, rutewka Dalawaya,
Ostróżka, żurawka, budziszek, liriope, szafirkowe, to też może być ciekawe właśnie w cieniu bądź w półcieniu, kocimiętka fasena, krwawnik, hortensja ogrodowa, taka niebieska, biała, różowa, piórkówka właśnie Magic z tymi różowymi kwiatostanami, zatrwiany, szerokolistny, też mi się bardzo podoba. No, floksy też na pewno, jeśli chodzi o floksy, to będę kupowała sadzonki. W ogóle tutaj, co mam wszystko dodane, to są sadzonki i te rośliny są w trakcie produkcji. Myślę, że w kwietniu będzie można już je kupić. Dobra, kamerka mi się rozładowała, ale już ją ładuję. Pokażę Wam teraz właśnie, jak wygląda ta rabata. Powiem Wam, że jak ją tak ogarnęłam, to jest całkiem spora. Może to na kamerce tak nie wygląda, ale na żywo ta rabata jest całkiem duża. Poogarniałam liście, dlatego że chcę po prostu widzieć, gdzie te cebulowe rosną, żebym ewentualnie później je wykopała, żebym po prostu widziała, gdzie one są, a jest tego całkiem sporo. Tutaj rosną cebulki. Tu jest na przykład już jedna zdeptana, więc dlatego właśnie poodgarniałam te wszystkie liście. Tutaj też rośnie, nie wiem, co to jest to, bo coś tutaj, nie wiem, takie czosnki malutkie prawdopodobnie, ale nie jestem pewna, wam powiem, ale coś tutaj zasadziłam. Tutaj są też tulipany, trzy. Tu rośnie, tu rosną kolejne. Tutaj jest ładny rząd tulipanów i z tyłu i tam dalej. Tutaj w ogóle muszę uważać, jak chodzę. Tu jest pierwszy czosnek, tu jest drugi czosnek. Tam rośnie kolejny. Ogólnie zasadziłam ich może ze 6, więc nie wszystkie mi jeszcze wzeszły. To jest chyba też czosnek. A tu są tulipany. Mówię. Wieczornik damski. Tu są trzy takie piękne. To są akurat byliny, które wysiałam w zeszłym roku na mojej rozsadzie i je tutaj przesadziłam na jesień. Tutaj jeszcze jest ostróżka i dużo też tutaj w ogóle ostróżek wysiałam z nasion na jesień, więc gdzieniegdzie powschodziły. No i to wszystko będę musiała wykopać. Zostawię bluszcze. I nie wiem, może te wieczorniki? Nie, bo tutaj jednak trochę tej ziemi przybędzie, więc chyba też będę musiała je wykopać. Zobaczę, jak bardzo się ukorzeniły. One będą kwitły teraz właśnie na wiosnę. Prawdopodobnie maj, czerwiec. Ponoć fantastycznie pachną. To się okaże. Tak to wygląda. Jak widzicie te dwa drzewa, to planuję zrobić taką dżunglę traw ozdobnych. Z tyłu będą wysokie, z przodu będą niższe i na samym przodzie, na brzegu będą rosły brunery, funkie o różnokolorowych liściach, więc to będzie zrobić się taka fajna dżungla, a gdzie niegdzie będą strzelały kwiaty, jak na przykład właśnie ta żurawka limonkowa. I myślę, że też floks tutaj jeden będzie, który będzie kwitł na koniec lata, więc to będzie takie fajne, też ciekawe miejsce, taka jeszcze inna rabata. Tu sprawdzałam, gdyby ktoś pytał, to jeszcze nic nie rośnie, niestety, za zimno jest. A tu są kolejne ostróżki do przesadzenia. Tak, plan jeszcze na dziś. Muszę popiekować pomidory, więc trochę czeka mnie roboty. Zobaczcie na to. Jakie powyciągane. W ogóle no nie ma słońca i tak słabo ostatnio rosną, w ogóle tracą trochę zielonego koloru, takie blady się zrobiły. Więc no, muszę je przepiekować i tak, posadzę je aż po same liście. Taki mam plan, więc ten system korzeniowy zrobi się porządny. W ogóle tak pomyślałam, że chyba kupię sobie taką małą mini szklarenkę stojącą na tarasie. I później jak już przesadzę wszystkie rośliny w maju, to tej szklarni się pozbędę. Ale nie dam rady wszystkiego trzymać chyba tutaj na parapetach. Przyszło do mnie zamówienie z H&M, bo młodemu kupiłam buciki. Zobaczcie na to, kalosze.
kalosze ze Spidermanem. On ogólnie lubi bardzo Spidermana. Myślę, że mu się mega spodobają. Ale fajne. 26. Myślę, tak na oko widzę, że będzie dobry rozmiar. No fajnie, będziemy mogli teraz wyjść w ogród, będzie mógł się tarzać w piachu. Piękne są, fajne. Bardzo mi się podobają. I wzięłam mu jeszcze drugie buty, już takie na wiosnę i zaryzykowałam, wzięłam w kolorze białym. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dajcie mi znać, jakie wy kupujecie buciki swoim dzieciom. Bo fajnie, jak dzieci wyglądają w takich jaśniutkich butach. Super to wygląda, no ale wiadomo, nie zawsze to jest, nie idzie w parze z funkcjonalnością, jeśli chodzi o zachowanie czystości. Takie fajne trampeczki tutaj są zapinane na rzep. Więc sobie wygodnie będzie włożyć tutaj nóżkę. Coś takiego, no śliczne są. Bardzo ładne. Właściwie dla siebie miałam nic nie kupować, ale skusiłam się na kardigan żółty, bo ja uwielbiam żółte kolory. I on wygląda tak. Mam tutaj opaskę do włosów, ale sobie ją przymierzę, jak będę miała włosy rozpuszczone, bo teraz to nie będzie wyglądało. Słuchajcie, to repka, bo ta, którą mam, jest w sumie dla mnie za mała, a tej bardzo spodobał mi się fason. Jest ona taka dosyć obszerna, więc jestem w stanie tutaj włożyć duży portfel, plik kluczy, telefon i jeszcze moją kamerkę wrzucić, więc wszystko się tutaj pomieści. A właśnie nie zajrzałam do środka. Jest jedna komora, więc to mi wystarczy. W kolorze czarnym była jeszcze beżowa, ale stwierdziłam, że wolę klasykę, czyli kolor czarny. I podoba mi się to, spodobało mi się to, że jest na takim grubszym pasku, więc to będzie super wygodne. A oprócz tego jest jeszcze tutaj taka mniejsza rączka, żeby tą torebkę po prostu złapać do ręki lub przerzucić na ramię. Podoba mi się jej długość, podoba mi się jej fason. Fajna jest. No, fajnie to wygląda. Także tak, torebka bardzo mi się podoba. Jest super, widzę, pojemna. Więc zaraz sobie przerzucę do niej rzeczy.
patrzcie, co w końcu do mnie dotarło. Odkurzacz podłogowy. To jest, słuchajcie, Xiaomi ze stacją zbierającą kurz. Ale w końcu, bo to już miało do nas dotrzeć wcześniej, ale udało się. Jestem, słuchajcie, taka podekscytowana tym sprzętem, że po prostu głowa mała. W końcu będę miała swoją pomoc domową do sprzątania podłóg, odkurzania. A tu jest chyba ta stacja. O! Tak, tu jest odkurzacz. A tu jest stacja. Roidmi. To jest, słuchajcie, nowość od Xiaomi. Ja w ogóle produkty Xiaomi bardzo lubię. Mamy właśnie ten odkurzacz Xiaomi Dream XR. I my jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. W grudniu w ogóle kupiłam sobie telefon Xiaomi, który kosztował około chyba 1000 zł i jest porównywalny z Samsungami. Gdyby ktoś się zastanawiał nad telefonami Xiaomi, no to ja bardzo polecam, bo no robią świetne zdjęcia i w ogóle bardzo długo też trzymają baterię. A teraz czas przetestować odkurzacz. Akurat za chwilę wychodzę i tak się złożyło, że musiałam się wrócić i wejść na górę, żeby jeszcze zrobić coś na komputerze, coś wydrukować. I tak stwierdziłam, że okej, dobra, pokażę Wam się, zobaczę jak wyglądam, co na siebie narzuciłam tak na szybko. Właściwie jestem dzisiaj trochę wiosenna i trochę zimowa, bo mam na sobie kożuch z Zary. On jest już bardzo stary, ma 2 lata, pamiętam, że nosiłam, kupiłam go jak byłam w ciąży. Torebka jest high-end, świetny model, trochę sobie wydłużyłam ten pasek i teraz mi dobrze leży. W ogóle buty mam brudne, więc who cares. I na sobie mam opaskę z high-end. Bluzka też z hajem, taka wiosenna, żółta, spodnie z Zary, które są już trochę na mnie luźne, kupowałam je w zeszłym roku. Mam jeans i one właśnie są takie, no trochę za duże na mnie, ale lubię też i takie, więc tak wyglądam, a ja zaraz wychodzę. Okej, może być. Słuchajcie, byłam dzisiaj w ogrodniczym, bo bardzo chciałam wysiać cynię daliową i tak się ucieszyłam, że w ogóle była w ogrodniczym, więc no super, ekstra, że nie muszę zamawiać. Tym bardziej, że pozamawiałam już nasiona i właśnie troszkę się zgapiłam. I tak, cieszę się, że było. Oprócz tego wzięłam sobie jeszcze aster książęcy, jarmuż. Stwierdziłam, że też wysieję i jeszcze mam tutaj jeżówkę purpurową. No i mam tutaj jeszcze nasionka, które właśnie przyszły do mnie z Allegro. Nie wiem, które to są. Więc sprawdźmy, w ogóle właśnie dzisiaj będę wysiewać kwiaty kolejne. Groszek Royal Navy Blue. Taki ciemno-niebieski. Więc to też jeszcze sobie wysieję, pnączę. Ten aster książęcy też jest bardzo ładny, wysoki, czyli... Wow, nawet do 80 cm osiąga wysokość. I ma taki fajny limonkowy środek. Myślę, że to też będzie pasowało w moim ogrodzie. I jeszcze przy okazji kupiłam książkę Kobiety Donalda Trumpa. Bardzo mocno zaciekawił mnie opis tutaj z tyłu. Książka 19 zł, więc się skusiłam. Także no, mam teraz duży stos książek do przeczytania. Postanowiłam, że jednak sobie przeczytam instrukcję i postaram się sama to ogarnąć. Zobaczymy. Bo wiem, że jak Ada się tutaj pojawi,
to albo będzie się tego bał, bo u mojej mamy też jest właśnie taki odkurzacz i strasznie boi się tego odkurzacza, w ogóle do niego nawet nie podchodzi. Więc tutaj albo będzie podobnie, albo będzie się chciał tym bawić, więc nie chciałabym, żeby coś tutaj zepsuł. Więc postaram się rozpracować to sama. Ale słuchajcie, jeszcze chciałam się odnieść, słuchajcie, do brwi. Dlatego, że od momentu, kiedy je zrobiłam, to muszę wam powiedzieć, że tak, nie wiem, mam takie wrażenie, że czuję się o wiele lepiej sama ze sobą, że mam takie plus 100 do kobiecości i podobam się sobie w ogóle bardziej i jakoś tak, nie wiem, co te brwi zrobiły, ale muszę wam powiedzieć, że no brwi robią bardzo dużo z twarzą, bardzo dużo zmieniają właśnie w wyglądzie twarzy i bardzo mi się podobają, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że no zaczynają się łuszczyć, robią mi się stróbki i nawet mi już odpadł jeden stróbek tutaj na wysokości właśnie łuku brwiowego i mam taką dziurę, w ogóle coraz więcej mi się tutaj takich dziur robi. Mam wrażenie, że ta lepiej mi się tutaj przyjęła, w sensie ten pigment ładnie się tutaj wchłonął, a tutaj mogę mieć sporo dziurek. No ale w kwietniu idę na korekty, na poprawkę, więc myślę, że to zostanie uzupełnione i będzie wtedy w porządku. No i chciałabym, żeby ten kolor został, no bo jak on zrobi się jaśniejszy, a brew bledsza, no to już nie będzie takiego efektu, jak jest teraz, więc nawet nie wiem, czy nie poproszę po prostu o ciemniejsze brwi, żeby one zbyt szybko nie wypłowiały. W każdym razie mam nadzieję, że właśnie na sam koniec będzie to dobrze wyglądało. Także ja zabieram się za lekturę instrukcji mojego odkurzacza i spróbuję go uruchomić. Jest. Udało się. Ładuje się. Jestem na stronie tutaj Media Expert i chcę wam tylko pokazać, że to jest model, słuchajcie, Xiaomi Roid Me i tutaj jest porównanie z podobnymi i ten robot jest porównywalny do Roborock, do jednych z tych najlepszych, jeśli chodzi o moc, bo moc właściwie ma porównywalną, a różnica między tymi robotami jest taka, że ten Roid Me Xiaomi ma czas pracy 250 minut, Roborock ma 180, no ale jednocześnie też czas ładowania akumulatora przy Roid Me jest wyższy, czyli 250 minut, a tutaj jest 120 minut. Te roboty są do siebie, jeśli chodzi o moc, bardzo podobne. No i to jest odkurzacz, ma też funkcję mopowania, no i ma funkcję zbierania kurzu. To jest właśnie pojemnik na worki z kurzem.
tutaj sobie zainstalowałam, słuchajcie, jeszcze taką aplikację Xiaomi. I tutaj mi zeskanowało pomieszczenia na dole. Właściwie to w ten sposób jest prawidłowo to widoczne i rozplanowane. I teraz wystarczy, że sobie zrobię rozpocznij czyszczenie. Adaś się będzie bał. I odkurza. I za chwilę zrobimy sobie jeszcze mopowanie, bo jestem ciekawa. Bo tak, nie pokazałam tych nakładek. Nie ma dziury. Jest? Nie ma. Patrz. Jest? Nie ma. To jest chyba filtr, nie? Tak, tak. Filtr. Tutaj, o nie wiem gdzie, tutaj są podkłady. Wyczyszczenia. I jeszcze była taka nakładka mopująca, nie mam jej tutaj, a tutaj jest jeszcze taka stacja. Gdzieś miałam jeszcze styl. A tu są worki, zobacz, do odkurzacza. What? To nie ma pojemnika plastikowego? Jest pojemnik, ale do tego pojemnika wsadzasz taki worek do odkurzania, tak jak do zwykłego odkurzacza. To jest fajna sprawa. A tu jest nakładka mopująca. Zobaczymy, jak to będzie działało. Drugi raz odkurzam salon. A tutaj chyba się wylewa woda. Zbiornik na wodę. O. Dobra. Please put back desk box. Desk box has been put back. Enter walking mode. Continue, please. O, chyba tu widać, że trochę mokre jest, czyli mopuję też. Zajrzymy sobie jeszcze tutaj, jak wygląda ta stacja zbierania kurzu. Tutaj, słuchajcie, jest worek, jest kurz. Co prawda tutaj tego nie widać, ale coś tu jest. Tutaj jest jeszcze taka opcja jakby sterylizacji, bo to jest ponoć fajna rzecz dla alergików, że nie ma takiego bezpośredniego kontaktu właśnie z tym kurzem i te woreczki tutaj można wymieniać, zmieniać. Tutaj jest ta sterylizacja, więc jak ten kurz się tutaj przemieszcza, to żadne bakterie się nie utrzymują, więc o, tak to wygląda. Tutaj jest wyświetlacz LED. W tym momencie, o, na przykład się zmieniło, że jest już 80% naładowana bateria. Mamy połączenie z Wi-Fi. No i mamy tutaj stację w pokoju, dlatego że Adaś póki co na razie boi się tego odkurzacza i w ogóle nie chciał zejść z kanapy, więc musi się do niego przyzwyczaić. I powiem Wam, że nawet całkiem nieźle podoba mi się ta funkcja mopowania. Myślałam, że z niej nie będziemy korzystać i słyszałam właśnie różne opinie odnośnie tego mopowania, że to tylko tak nawilża podłogę, ale jej nie myje. Ale no, muszę przyznać, że troszkę ta podłoga jest oczyszczona, bo jak u nas długo się tych paneli nie zmywa, to one robią się śliskie i człowiek się trochę po nich ślizga, więc trzeba umyć, porządnie wyczyścić podłogę, żeby mieć lepszą przyczepność. No i słuchajcie, po podwójnym odkurzaniu salonu i mopowaniu dzisiejszym, no to faktycznie te podłogi są czystsze, więc daje to radę. No i fantastycznie to zbiera sierść kotów. Jutro zamierzam puścić właśnie ten odkurzacz na piętrze i zobaczymy, jak tam sobie da radę, ale na razie wrażenia bardzo pozytywne, super, naprawdę jestem mega zadowolona i szczęśliwa, że mam taką pomoc domową, także bardzo się cieszę. To jest, słuchajcie, babka majonezowa, zawsze robię na Wielkanoc. Jest przepyszna, wilgotna, jest naprawdę smaczna, więc jak coś, to Wam polecam. Przepis znajdziecie na dole w opisie pod filmem. Widać ciepło. Ale dobra.